Dzień w Polsce.pl to ciągle przedpołudniowy program telewizji w Polsce.pl. Znajdziecie nas albo na wpolsce.pl, albo szukajcie przez YouTube'a i nasz kanał na tym portalu, albo przez wpolityce.pl, albo na 196. kanale cyfrowego Polsatu. Polećcie znajomym, polećcie rodzinie. Tam można znaleźć telewizję w Polsce.pl. W tygodniku sieci, w najnowszym numerze, którego głównym tematem jest wywiad z Witoldem Gadowskim, znajdziemy także na 70. stronie taką moją relację. Na podsłuchu, to jest relacja z mojej obecności w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na Rakowieckiej 37 i mowa o wystawie Tajne Techniki Operacyjne PRL-owskiej Bezpieki. To jest pasjonująca sprawa i porozmawiamy o tym z człowiekiem, który po tej wystawie mnie oprowadzał, Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Witam serdecznie. Mnie się tak skojarzyło z filmem Życie na podsłuchu, z niemieckim filmem nagrodzonym Oscarami, gdzie z każdej strony ta inwigilacja była ogromna. To było jakieś odwzorowywanie mieszkania za ścianą, tuż za ścianą ludzie, którzy podsłuchują człowieka, podglądają go, fotografują na każdym miejscu. To była mowa o realiach NRD i działaniach Stasi, ale ta wystawa pokazuje, że my w niczym nie byliśmy w cudzysłowie gorsi, a momentami wręcz lepsi. Tak, dokładnie tak jak pan powiedział. Kiedy przystępowaliśmy do tej wystawy, do produkcji tej wystawy, kiedy wybieraliśmy eksponaty, no w pewnym momencie te skojarzenia absolutnie się zetknęły, że rzeczywiście dotychczas dyskusja o technikach operacyjnych bezpieki raczej była zdominowana przez NRD i techniki, które tam były przez Stasi stosowane, szczególnie znaczenie ludzi zapachami, wykorzystywanie różnych zapachów do inwigilacji. I tutaj żeśmy dokładnie na tej wystawie również pokazali element znaczenia ludzi zapachami. Co to znaczy znaczenie zapachami, powiedzmy, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, w zasadzie bardzo nowatorska w przestrzeni tego, co zostało tam pokazane. Człowiek, który był inwigilowany przez bezpiekę, w momencie, kiedy na przykład był problem, żeby śledzić go przez funkcjonariuszy, którzy za nim mieli pójść, był znaczony zapachem. Były to bardzo różne zapachy. Wystarczyło, że do tego człowieka ktoś podszedł, mówi, przepraszam, która godzina? No to ktoś patrzy, która godzina w tym momencie z parasolki, którą pokazujemy, jest psiknięcie na płaszcz, na spodnie. I to wystarczyło, żeby już za tym człowiekiem nie szedł funkcjonariusz, tylko biegł po prostu piesek, który naprowadzał funkcjonariuszy na konkretny lokal, na konkretne miejsce. I takiego zapachu na pewno nie zgubił, tak? I takiego, no piesek na pewno nie zgubił zapachu. One były specjalnie szkolone do tego, żeby w sposób operacyjny być wykorzystywanym. I to jest jeden z wątków naszej wystawy. No właśnie, bo to jest całe jedno piętro tego pawilonu 10, tak? Tak, ostatnie piętro. Jest przeznaczone i pokazane tam są różne rzeczy. Co jeszcze mamy? Ja widziałem i absolutnie fascynująca była zabawa w to, skąd mnie podglądają. Kiedy siadłem na fotelu w mieszkaniu, potem przyszedłem do pomieszczenia obok i się zastanawiam, skąd mnie było widać, tak? Gdzie ten fotel jest, gdzie jest kamera zainstalowana? My pokazujemy, w jaki sposób była inwigilacja w mieszkaniach, w pokojach hotelu, w różnych pomieszczeniach, w biurach, w jaki sposób montowano kamery, żeby podglądać osoby, które tam są, znajdowały. I zaznaczam, że wykorzystywane są wyłącznie środki sprzed 30-40 lat. Można było, tak jak pan widział, właśnie ten fotel z kamerą ukrytą naprzeciwko, naprawdę trudno ją zlokalizować, a ona się po prostu znajdowała w radiu, które stało naprzeciwko i nikt absolutnie nie miał możliwości nawet się zorientować, że jest tam ukryta kamera, bo nawet kabelki, które były od zasilania radia, były wykorzystane do tego, żeby ta kamera funkcjonowała. Z drugiej strony pokazujemy pokój hotelowy, tak jak było tysiące wówczas w Polsce
szczególnie w Warszawie, pokoi hotelowych dla tak zwanych dewizowców, ale nie tylko. Oni wszyscy musieli być bacznie obserwowani, prawda? No tak, w Warszawie lat 80. w zasadzie wszystkie pokoje hotelowe we wszystkich hotelach warszawskich były na podsłuchu. My pokazujemy na tej wystawie specjalną szafę podsłuchową, gdzie jest no kilkadziesiąt magnetofonów, do których były podłączone. To wygląda jak ogromna rozdzielnia telefoniczna, prawda? Tak, dokładnie. Jeszcze do tego są te pulpity takie obok, gdzie siedział operator i nagrywał poszczególne. Czyli jeden magnetofon do jednego Jeden magnetofon, jeden pokój. My pokazujemy tutaj właśnie tą szafę podsłuchową z magnetofonami, ale pokazujemy też hotel, pokój hotelowy, gdzie w ścianie była ukryta kamera. I też technika sprzed 30-40 lat pozwalała na to, że taka kamera była zamontowana, kompletnie nie do wykrycia. W archiwum Instytutu Pamięci Narodowej wielu jest materiałów właśnie z tego typu działań, absolutnie pozaprawnych, przeciwko nie tylko obywatelom zachodnim, ale również obywatelom polskim. Śledzenie, podsłuchiwanie, nagrywanie, to już wiemy, również inwigilacja korespondencji. Inwigilacja korespondencji. Tutaj pokazujemy z jednej strony taką kolumnę do fotografowania listów. Wtedy nie było takiej techniki jak teraz, więc potrzebna była specjalna kolumna z malutkim aparatem na końcu, aby sfotografować to, co zostało otwarte. Czyli wyjęte listy z kopert w taki sposób, żeby nikt się nie zorientował, że te listy były wyjmowane. Pokazujemy specjalną walizkę, która była wykorzystywana przez panów od otwierania korespondencji, w której znajdowało się od tak zwanego parootwieracza, czyli takiego urządzenia, gdzie para rozpuszczała ten klej. Para rozpuszczała klej, ale nie tylko. Pokazujemy różnego rodzaju pęsetki, skalpele, pokazujemy chemikalia, które były wykorzystywane do otwierania tych listów. Co ciekawe, każda ekipa, która wchodziła do pomieszczenia, które było, miało być zabezpieczone i sprawdzone, najpierw go fotografowała polaroidem po to, żeby później, kiedy już wychodzili, sprawdzić, czy aby niczego nie przesunęli, czy wszystko zostało odtworzone. To również pokazujemy. Fachowcy w swojej dziedzinie, to oczywiście. Natomiast zaciekawała mnie też jedna sprawa takiego schronu atomowego, który jest odtworzony w jednym z pomieszczeń. Tam są mapy również z tej epoki, ale jest stół z gabinetu Kiszczaka i ciekawostka w tym stole. Oj tak, to jest nieprawdopodobne. Jest to nieprawdopodobnie ciężki w ogóle mebel. I kiedy żeśmy go przywieźli tam na górę, ja zacząłem się przyglądać bardzo dokładnie blatowi. No, bardzo ładny, bardzo ładnie wykonany, ale dużo ciekawsze były nogi. Otóż w tych nogach, poza tymi czopami, które wchodziły, aby nie stworzyć całość tego mebla, zauważyłem specjalnie wywiercone otwory, w których były mikrofony montowane i do których montowano po prostu urządzenia podsłuchowe. No przecież to był stół, przy którym się odbywały narady z najważniejszymi osobami w państwie i one były w jakiś sposób protokołowane, ale... Ale jeszcze było dodatkowo nagrywane. Proszę pamiętać, że te mikrofony były bardzo czułe i one zbierały nie tylko oficjalne wypowiedzi, ale również dyskusje między uczestnikami tej narady. Być może to było najciekawsze w tym wszystkim. No, bardzo możliwe, bo proszę pamiętać, że Kiszczak jednak słynął z tego, że nagrywał wszystko. Mm-hmm. No tak, i ta szafa czkawką się odbija tak, po wielu, wielu latach. Panie dyrektorze, o tej wystawie już więcej nie mówmy. Zapraszamy na Rakowiecką 37. Wiem, tak, że codziennie można podejść do bramy strażniczej. Od 9 do 16 zawsze zapraszamy. Wystarczy tylko podejść do bramy, zadzwonić i już później pracownicy muzeum przejmują osoby, które chcą zwiedzić wystawę i oprowadzają. Naprawdę warto, szczerze polecam. Byłem, widziałem. Natomiast powiedzmy o jeszcze jednym odkryciu z ostatnich dni. W ubiegłym tygodniu na portalu w polityce.pl jako pierwsi pokazywaliśmy odkrycie absolutnie wyjątkowe. To szubienica, czy też resztki konstrukcji szubienicy, na której stracono między innymi generała Fildorfa. Tak, jest to
nieprawdopodobne odkrycie. Myśmy bardzo długo poszukiwali tego miejsca. Wiedzieliśmy, że w piwnicy pierwszego pawilonu, czyli tego głównego pawilonu Mokotowa, było takie pomieszczenie, była szubienica. Kiedy w 2004 roku jeszcze jako pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej po raz pierwszy weszliśmy na Mokotów, ówczesny dyrektor opowiadał, że rzeczywiście takie pomieszczenie było, ale ono zostało zlikwidowane, nie ma go. Natomiast już kiedy zaczęliśmy pracę półtora roku temu na terenie Mokotowa, cały czas te poszukiwania trwały. Wskazane miejsce przez ówczesnego dyrektora Mokotowa było całkiem innym niż to, gdzie rzeczywiście odnaleźliśmy tą szubienicę. Jak udało się ją odnaleźć? Co to było tak naprawdę? To było kilka, to tutaj na szczęście zebrało się kilka informacji z różnych źródeł, między innymi archiwum Telewizji Polskiej, gdzie zachowały się reportaże z wizyt na terenie Mokotowa byłych więźniów politycznych, między innymi Władysława Bartoszewskiego, Józefa Szaniawskiego. I oni, będąc tam na Mokotowie, piwnicy rzeczywiście wskazywali, że najprawdopodobniej jest to przestrzeń za ścianą. No i rzeczywiście weszliśmy tam do tej piwnicy, ale co znaleźliśmy? Siłownię. Siłownię dla strażników, tak? W miejscu, gdzie była szubienica, wisiały worki do boksowania. Ale to teraz wiemy. Ponieważ nic nie wskazywało, że tam rzeczywiście była szubienica, najpierw zdarliśmy wykładzinę, która była położona, no i wtedy zaczęła nam nie pasować kolor podłogi, która tam została wylana. Ona się zdecydowanie różniła i kolorem, i materiałem, który tam był. No, zaczęliśmy skuwać beton, który tak jakiś taki metr na pół, na 70 centymetrów, taki prostokąt, zaczęliśmy skuwać. Najpierw wyszedł nam gruz, a powinny wyjść cegły, ponieważ podłoga była pierwotnie z cegieł. Weszliśmy głębiej, zaczęły wychodzić elementy metalowe. Kiedy weszliśmy jeszcze dalej, odnaleźliśmy zapadnie, odnaleźliśmy bloczki, na których wisiała. I to państwo widzą w tej chwili na naszym ekranie, to jest ta konstrukcja ukryta. To jest ta ukryta konstrukcja, proszę zwrócić uwagę, ten kołowrót, on służył do strasznej rzeczy, do podciągania człowieka, żeby wisiał na prężanej. I wszystkie te części były w tej zapadni wszystko ukryte, było, tak? Wszystko było w tej zapadni. Na szczęście, proszę zwrócić uwagę, obwódka wokół tego miejsca jest skuta. Na szczęście to, co zostało skute, ta konstrukcja z kątowników została wrzucona tam głębiej. Nie wyrzucono tego, wrzucono po prostu w ten dół, który zasypano gruzem i zabetonowano. Są to absolutne relikwie. Proszę pamiętać, że to też jest relacja złożona przez Władysława Bartoszewskiego, który był wówczas więźniem Mokotowa, pracował w drukarni. I w momencie, kiedy była egzekucja generała Nila, Niemcy, którzy byli funkcyjnymi, którzy wynosili ciała, którzy sprzątali po egzekucjach, a na oddziałach roznosili jedzenie, między innymi, będąc na drukarni, powiedzieli, że zabili generała, że powiesili generała. Więźniowie na Mokotowie wiedzieli, gdzie co się znajduje, w jakim okresie. Widzieli egzekucje przez rozstrzelanie, które były pod murem, a tutaj wiedzieli, że w piwnicy, w tym skrzydle pierwszego pawilonu znajduje się szubienica. I on wskazał, że to jest ta przestrzeń, którą żeśmy zaczęli szukać. No i żeśmy odnaleźli miejsce, gdzie generał został zamordowany. Ale nie tylko generał, również Bolesław Kontrym tam został zamordowany. Ten legendarny policjant cichociemny. Niezwykle ważna postać dla polskiej historii. Dla oficerów, dla wysokich oficerów, no to było jeszcze takie dodatkowe pohańbienie, bo oni byli straceni na szubienicy, jak pospolici przez przestępcy, a nie jak tak. Wojskowi zastrzeleni, prawda? Dla oficera powieszenie jest śmiercią haniebną. Tutaj komuniści w sposób szczególny się z nimi obeszli.
pohańbienie najwyższego rangą oficera Wojska Polskiego, najwyższego rangą oficera najpiękniejszej polskiej armii, jaką była Armia Krajowa, no było szczególnie nikczemne, szczególnie podłe. A przecież to ten oficer wydał rozkaz zabicia kata Warszawy, Franca Kuczery. To on dowodził tą strukturą, jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą strukturą właśnie Armii Krajowej, kierownictwem dywersji, czyli walką bezpośrednią z wrogiem. I on został na Mokotowie powieszony jako zdrajca. To pokazuje, jak ważnym był też dla swoich przeciwników. Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, był gościem w Polsce.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam do czytania w polityce.pl, w sieci, w tygodniku sieci Relacja z wystawy o tajnych technikach bezpieki. A na Rakowiecką i w tym roku, i w przyszłym, i w kolejnych latach będziemy zaglądać, bo na Rakowieckiej 37 czujemy się dobrze. To miejsce z nami zaprzyjaźnione i zawsze tam bardzo dużo się dzieje. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zostańcie Państwo w Polsce.pl.